Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie skupimy się na filtrze powietrza. Być może niektórzy z Was nie wiedzą, ale filtr powietrza jest bezpośrednio odpowiedzialny za zwiększone zużycie paliwa. Jeżeli zauważacie, że w Waszym samochodzie troszeczkę coś jest nie tak, jedziecie te same odcinki, a spalanie macie większe, to możecie się zastanawiać, co jest oczywiście tego powodem. Albo jakaś usterka z silnikiem, albo opony, albo jeszcze inne rzeczy. A najczęściej jest to po prostu zaniedbanie polegające na tym, że nie wymieniliśmy filtra powietrza. Filtr powietrza to tak samo jak filtr powietrza w odkurzaczu. To tak jakbyśmy w nosie nawet mieli zapchany nohal w środku, no to też oczywiście gorzej nam się oddycha i wyobraźcie sobie sytuację, że musicie pobiegać z zapchanym nosem albo założoną jakąś maską na twarzy. No to naturalnie będzie nam ciężej. No i w takim wypadku jest bardzo podobnie w samochodzie. Filtr powietrza pamiętajcie, żeby wymienić. Nie chodzi o to, żeby go wyciągnąć, bo ładnie wygląda, no to go przetrzepiemy sobie fajnie i będzie wyglądał jak nowy, czy też odkurzymy odkurzaczem, przedmuchamy sprężonym powietrzem. To niewiele da, ponieważ już cała włóknina, ten papier, który tam jest, on już jest po prostu w tych mikrowłóknach zapchany i w tym momencie taki filtr powietrza nadaje się tylko i wyłącznie do wymiany. W różnych samochodach filtr powietrza wymieniamy w różnych okresach czy też przebiegach samochodu. Tutaj na przykład u mnie w Astrze ja wymieniam zazwyczaj co roku, gdy wymieniam wszystkie filtry. Wymiana jest banalnie prosta, wystarczy odchylić cztery zaczepy, ściągnąć obudowę tutaj jak widzicie do góry i w tym momencie wyciągamy stary i montujemy nowy filtr. Wymiana jest banalnie prosta chyba w każdym samochodzie, przynajmniej tak w większości jest. W niektórych może być troszeczkę trudniej, trzeba na przykład zdemontować rurę do lotu czy też inne elementy, ale zwykle jest to dosyć prosta czynność i każdy sobie poradzi. Tak więc jak widzicie, stary filtr powietrza, jak sobie na niego spojrzymy, nie wygląda źle, ale widać, że jest zabrudzony. Jeżeli tylko odchylimy sobie te wszystkie lamelki, no to widać, że te wszystkie miejsca, gdzie te powietrze przelatuje, wlatuje do środka, one są po prostu już zabrudzone i te powietrze dochodzi oczywiście do silnika, ale w utrudniony sposób. No silnik musi się bardziej namęczyć, żeby wciągnąć to powietrze. No dobra, tak więc taki filtr trzeba po prostu wymienić na nowy i jeżeli ktoś z Was stosuje jakieś opcje od otrzepywania, o nie wiem, o cokolwiek i wkładania ponownie, no to jest głupia rzecz. No dobra, mamy tutaj nowy filtr, on kosztuje około 20-30 zł, więc cena jest naprawdę znośna i ten nowy filtr filtrona, jak widzicie, ma jeszcze takie silikonowe paski. Ktoś z Was może się zastanawiać, po co te paski silikonowe? One są bardzo istotne, w moim starym filtrze tego nie było, a w tym tutaj mamy te paski. Te paski powodują i z jednej i z drugiej strony, że te lamelki są w idealnie równej odległości od siebie przez cały okres użytkowania tego filtra. Czyli gdy, czy jedziemy na wyższych obrotach, czy na niższych, pęd powietrza wpływającego przez ten filtr do rury dolotowej, do przepustnicy i tak dalej, jest taki sam, można tak powiedzieć. Te lamelki się nie zginają w różnych zakresach i na przykład nie utrudniają przepływu powietrza, tak więc to jest też taki dodatkowy element tego filtra, który jest dosyć istotny. No i montaż filtra, jak widzicie, jest banalnie prosty. Wkładamy go na miejsce i weryfikujemy, czy ta uszczelka filtra powietrza idealnie wszędzie doszła na swoje miejsce. To jest bardzo ważne, bo może się zdarzyć, że będzie zaginać się gdzieś i nie dojdzie na swoje takie miejsce, no i w tym momencie będzie pewien problem. Problem będzie taki, że gdzieś może być nieszczelność, czyli tak zwane lewe powietrze będzie górą obudowy filtra leciało do przepustnicy nieoczyszczone, a filtr ma oczywiście filtrować, czyli oczyszczacz. Oczyszczać. O, dokładnie tak. No dobra, obudowa jest na swoim miejscu, wszystko zweryfikowane. Cztery zaczepy nakładam, akurat tutaj samochód Opel Astra G2, 1,6, 16 zaworów, X16 XL, 9,8 rocznik. W różnych samochodach będzie oczywiście różnie. Tamten ostatni, czwarty zaczep musimy tak podważyć, bo ciężko tam palcem dojść, ale oczywiście jak podważymy, to założymy. No dobra, tak więc mamy filtr powietrza założony i automatycznie, natychmiast od tego momentu już spalanie oczywiście paliwa będzie niższe. Nie będą to oczywiście jakieś grube litry, ale będzie to zauważalne, jeżeli macie na przykład komputer, który będzie Wam pokazywał średnie spalanie. Oczywiście nie od razu, musicie przejechać około 50 km, żeby to tak realnie pokazało Wam, jak to wygląda. Ale sami zresztą widzicie, wygląda filtr na czysty, ale on nie jest czysty. On już po prostu nadaje się po takim roku jazdy do wymiany. Jeżeli pokonujecie rocznie około 20-30 tysięcy km, to bardzo prawdopodobne, że ten filtr być może nawet dwa razy w roku powinniście wymienić. Oczywiście możecie myśleć, że przesadzam, ale tak jest. Zobaczcie sobie do instrukcji swojego samochodu, co jaki czas powinniście wymieniać filtr powietrza i zalecam Wam to zrobić. Polecam oczywiście kupowanie wszelkich części u naszego partnera www.aparts.pl z kodem rabatowym Forum Wiedzy. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Zamykamy klapę i w drogę. Cześć. Szerokiej drogi.